Jak zrozumieć swój depresyjny nastrój? W tym filmie chcę Ci pokazać, w jaki sposób Ty sam możesz poczynić pierwsze kroki, kiedy poczujesz, że jesteś na dobrej drodze do depresji albo już w nią wpadłeś. Mowa tu o umiarkowanym albo lekkim stanie depresyjnym, bo często przebiegu ciężkiego stanu depresyjnego pomocne w pierwszej kolejności mogą okazać się leki przeciwdepresyjne, a także psychoterapia połączona z pracą własną. Aby zrozumieć swój depresyjny nastrój, przyjrzyjmy się kilku jego obszarom i mechanizmowi, który może stać za podtrzymywaniem się tego stanu. Weź pod uwagę, że depresja może mieć też swoje źródło w zaburzeniach somatycznych, chociażby chorobach tarczycy, dlatego najlepiej skontaktować się ze specjalistą. Wracając, wyobraź sobie, że w przeszłości przeżyłeś jakąś traumę. Jakoś sobie z nią radziłeś przez te wszystkie lata, do momentu, kiedy jakiś czas temu odeszła od ciebie osoba, z którą wiązałeś przyszłość. Wcześniej czułeś, że jesteś człowiekiem, który cały czas się czymś martwi. Teraz te zmartwienia przybrały na sile. Dodatkowo nie masz siły na dotychczasową aktywność fizyczną, której się wcześniej podejmowałeś. Masz często poczucie winy, czujesz się smutny i zajęcia, które wcześniej lubiłeś, nie przynoszą Ci takiej przyjemności jak wcześniej. Do Twojej głowy przychodzą myśli o braku sensu podejmowania jakiejkolwiek aktywności i o tym, że jesteś nic nie wart. Czujesz się ciągle przybity i cały świat jawi Ci się jakby za szarą mgłą. Zacząłeś izolować się od przyjaciół, bo uważasz, że spotykanie się to marnowanie czasu i myślisz, że inni mają Cię za nieudacznika. Często płaczesz i nie masz ochoty wstawać rano do pracy. Czujesz, jakbyś się zapadał, a Twój oddech jest płytki i czasami nie możesz odetchnąć pełną piersią. Abyś mógł lepiej zrozumieć, jaki mechanizm może rządzić depresją, przyjrzymy się teraz pięciu obszarom doświadczenia z naszego przykładu. Pierwszy obszar problemowy to otoczenie. Przeżyta trauma w przeszłości oraz opuszczenie przez ukochaną osobę. Następnie myśli, które przychodzą do głowy. Nie ma sensu podejmowania jakichkolwiek aktywności. Jestem nic nie wart. Spotkania z innymi to marnowanie czasu. Jestem nieudacznikiem. W obszarze emocji byłby to lęk o przyszłość i martwienie się. Smutek, poczucie winy. W obszarze zachowania, izolacja od ludzi, niewychodzenie z domu. I na końcu obszar reakcji fizjologicznych, czyli uczucie zapadania się, brak tchu, płytki oddech i brak energii. Myśli, emocje, reakcje fizjologiczne, zachowania i otoczenie. To wszystko na siebie oddziaływuje. Mechanizm ten ma tendencję do podtrzymywania błędnego koła depresji. W następnym filmie pokażę Ci, jak pokonać to błędne koło poprzez zmianę jednego z jego elementów. Subskrybuj!